drodze powrotnej na Górny Śląsk mamy wystarczająco dużo czasu, aby zwiedzić nie mniej ciekawe miasto, a mianowicie Legnicę. Dziś Legnica to miasto na prawach powiatu w środkowej części województwa dolnośląskiego. W 1241 roku Gród zasłynął słynną bitwą z Mongołami, która się rozegrała na przedpolach, a skutecznie przed nimi obronił się Zamek Piastowski, którego kasztelanem jest wówczas niejaki Lasota. Po II wojnie światowej miasto znajduje się w granicach PRL. Znaczny obszar Legnicy do 1993 roku zajmuje ulokowana tu północna grupa wojsk Armii Czerwonej. To takie dwa warte zwrócenia uwagi epizody z życia miasta, które uważam za nader ciekawe. A jak chcecie zobaczyć równie interesujące miejsca, to pozostańcie z nami. Stojący dziś w centrum Legnicy Zamek Piastowski to jedna z pierwszych murowanych warowni na ziemiach polskich. W czasach księcia Henryka Brodatego na przełomie XII i XIII wieku powstały palatium, wieże obronne świętego Piotra i Jadwigi oraz 12-boczna kaplica. Z 1533 roku pochodzi renesansowy portal z bramą wjazdową i wizerunkami księcia Fryderyka i jego żony. Kompleks wielokrotnie przebudowywany, m.in. po pożarach w 1711, 1835 i 1945. Do 1675 roku siedziba książąt piastowskich, do 1741 roku habsburskich starostów w latach 1809-1945 urząd rejencji legnickiej. Obecnie zamek pełni funkcje oświatowe. Mieszczą się tu m.in. internat, sale konferencyjne i biblioteka miejska. Pierwsza wzmianka o najstarszej kaplicy pod wezwaniem świętego Benedykta pochodzi z 1149 roku. Jest to jednocześnie najwcześniejsza informacja źródłowa na temat samej Legnicy. Za jej obecnością na terenie Grodu Kasztelańskiego przemawiać może fragment cmentarzyska szkieletowego odkrytego w południowo-zachodniej części dziedzińca zamkowego. W czasach Henryka I Brodatego stara zapewnie drewniana kaplica została zastąpiona nową murowaną. Z uwagi na swoje przeznaczenie i bogaty wystrój stała się ważnym elementem całego założenia zamkowego, podkreślając jego charakter rezydencjonalny. Thank you.
Ta późnoromańska budowla była kaplicą podwójną, dwupoziomową. Na dole mieściła się kaplica świętego Benedykta, a nad nią, na górnej kondygnacji, kaplica świętego Wawrzyńca. Część dolna była pod opieką Norbertanów z wrocławskiego opactwa, a górna znajdowała się pod patronatem książąt legnickich. W ramach zwiedzania zamku z przewodnikiem jest do obejrzenia jeszcze bezpłatnie wieża świętego Piotra. Wieża ta posiada 10 poziomów, a swoją obecną wysokość i kształt uzyskała w drugim dziesięcioleciu XV wieku. Jej najstarsza dolna partia powstała już w czasach panowania księcia Henryka Brodatego. Stanowiła wówczas jeden z głównych elementów zniesionego przez tego władcę Śląska najstarszego zamku w Polsce. Wieżę obronną wybudowano z cegły, nadając jej cylindryczny kształt. Była budowlą wolno stojącą o potężnych murach grubości 4,5 metra i wysokości 20 metrów. Służyła jako punkt obserwacyjny i można było z niej razić nieprzyjaciela zbliżającego się do wałów otaczających zamek. W razie jego zdobycia stanowiła schronienie i punkt ostatecznego oporu. Mieściła w sobie więzienny loch, izbę warty, a nad nią zadaszony obronny ganek osłonięty biankami. Naziemna część wieży spoczywa na potężnym, ośmiobocznym fundamencie wykonanym z kamienia bazaltowego i posadowionym ponad 3 metry poniżej obecnego dziedzińca. Dostęp do wnętrza wieży był możliwy tylko na poziomie izby wartowniczej. Wejście znajdowało się wysoko, około 16 metrów nad poziomem dziedzińca. Zapewne dostawiony był do niego drewniany ganek, który w razie niebezpieczeństwa i po zamknięciu się wieży niszczono. Najstarsza cylindryczna partia wieży jest dziś z zewnątrz niewidoczna, gdyż została na całej swej wysokości obudowana skrzydłami zamku. A my w międzyczasie osiągamy najwyższy pułap wieży. W 1945, w trakcie działań wojennych, Zamek Piastowski, dotychczasowa siedziba rejencji legnickiej, został zniszczony w ponad 65%. Doszczętnie spalone zostały dachy i stropy znajdujących się tu budynków. Przez ponad dekadę zamek stanowił przestrzeń niezagospodarowaną i zaniedbaną, pozostając w trwałej ruinie. Prace konserwatorskie wraz z dokumentacją pomiarową obiektu przeprowadzone zostały w latach 1957-58. Równocześnie podjęto pierwsze prace budowlane. Początkowo zamek miał zostać przystosowany dla celów muzealnych, jednak w związku z narastającymi potrzebami rozwijającego się w Legnicy szkolnictwa stał się on na wiele lat siedzibą szeregu legnickich szkół. Cóż na koniec muszę dodać, że ze szczytu wieży rozciąga się niezwykła panorama na miasto.
Doskonale widać przebiegającą obok linię kolejową i stację, na której prawie 30 lat temu ówcześni mieszkańcy Legnicy ze łzami szczęścia w oczach żegnali żołnierzy wojsk sowieckich opuszczających ten kraj na zawsze. Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest mauzoleum Piastów we franciszkańskim kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Jest to barokowy kościół wybudowany przez jezuitów w latach 1714-27 na miejscu dawnego gotyckiego. We wnętrzu mieszczą się ołtarze i wyposażenie z kościołów zlikwidowanych na skutek sekularyzacji. Barokowa kaplica grobowa z lat 1677-79 w prezbiterium gotyckiego kościoła świętego Jana projektu Carlo Rossi, wzniesiona jako pomnik dynastii Piastów po śmierci w 1675 roku ostatniego z rodu Jerzego Wilhelma. We wnętrzu znajduje się tablica fundacyjna, alabastrowe posągi książęcej rodziny, sarkofagi książąt Ludwiki, fundatorki kaplicy, Chrystiana, Zofii Elżbiety, Jerzego Wilhelma i Ludwika IV. Freski z historią Piastów oraz alegoryzmy w kopule. Na jednym z legnickich deptaków jest wkomponowana tablica upamiętniająca 60-lecie odkrycia bogatych złóż miedzi i budowy huty. Podziwiając architekturę miasta, cały czas staramy się odszukać tak zwaną przez Rosjan w cudzysłowie Małą Moskwę. Wreszcie z niemałymi trudnościami odnajdujemy miejsce, gdzie jeszcze 30 lat wstecz były bramy z budkami strażniczymi obsadzonymi przez sowieckich żołnierzy. Dziś przypomina o tym betonowy mur zakończony drutem kolczastym. A teren zajmowany przez Rosjan polska ludność nazwała Kwadrat. Do czasu wycofania wojsk, to jest do 17 września 1993 roku, w Legnicy ulokowany był sztab główny Grupy Północ Armii Radzieckiej, zajmujący około 1/3 powierzchni miasta. W zielonej dzielnicy wille zajmowali oficerowie, a dla szeregowców wybudowano nowoczesne bloki. Spacerując po tym urokliwym mieście, warto zobaczyć od wewnątrz Kościół Mariacki i wspiąć się, oczywiście schodami, na jedną z wież tego najstarszego obiektu sakralnego Legnicy, wzmiankowanego w 1203 roku. Według Jana Długosza to tu Henryk Pobożny wysłuchał mszy przed bitwą z Mongołami 9 kwietnia 1241 roku. W 1522 roku wygłoszone zostało pierwsze w mieście ewangelickie kazanie.
Obecny neogotycki kształt z dwiema jednakowymi wieżami nadano świątyni po pożarze w 1822 roku oraz przebudowie z początkiem XX wieku. A teraz poszukajcie mi odważnego, co pomaluje te dwie szpiczaste wieże kościelne, bo pod nami już teraz nogi się załamują. Zespół witraży to projekt wybitnych niemieckich artystów. Zawierają one sceny z historii Kościoła, Reformacji i Śląska. Natomiast w kaplicy sukienników zachowały się gotyckie relikty z XV wieku.